Bo my akurat zajmujemy się no, tym, można powiedzieć, najtrudniejszym okresem w dziejach, najtrudniejszymi tematami związanymi z historią Polski. Taką misję, można powiedzieć, powierzyło nam społeczeństwo poprzez ustawę sejmową, powołując taką właśnie instytucję. I tak to widział też Janusz. My dostarczamy politykom pewien, powiedziałbym, materiał do działania, prawda? Ale politykę robią politycy. Instytut jest apolityczny. Instytut polityką się nie zajmuje. Przez wszystkie te 16 lat do tej pory istnienia Instytutu no, podlegaliśmy różnym naciskom, naprawdę z bardzo wielu stron sceny politycznej. Udało się, myślę, też dlatego Instytutowi przetrwać, że właśnie jednak bronił się tym, że działa merytorycznie, że nie działa na zamówienie polityczne nikogo, że czasami byliśmy niewygodni, jakby można powiedzieć, dla wszystkich albo równocześnie dla różnych stron, prawda, z różnych powodów. Czasami próbowano, nie wiem, ograniczać nasze możliwości, ograniczając budżet, bo to jest najprościej w tego typu instytucji budżetowej, jaką jesteśmy, zrobić. Ale mimo to przetrwaliśmy i mimo to większość jednak i sceny politycznej, i społeczeństwa uważa, że Instytut jest potrzebny i powinien istnieć, powinien działać. I zawdzięczamy, myślę, to właśnie temu, że działamy merytorycznie, że mówimy prawdę tam, gdzie trzeba, że nie ukrywamy tego, co powinno się zrobić, ale pewnych rzeczy my nie zrobimy, bo nie jesteśmy od tego, prawda? Politykę generalnie robią struktury polityczne. IPN jest poza polityką, IPN dostarcza wiedzy. Oczywiście pion naukowy jest tylko cząstką tego, bo w tej chwili mamy 7 różnych pionów działalności. Każdy się zajmuje troszeczkę czym innym. Jeśli Państwo będą chętni posłuchać, to z przyjemnością wytłumaczę, na czym polega nasza praca, jak wyglądają archiwa, jak wyglądają zbiory na przykład, bo to też często jest jakoś tak troszeczkę zmitologizowane. Każda, powiedziałbym, każda prezesura miała troszkę inny charakter, inny czas, już z perspektywy można to troszeczkę próbować oceniać. Profesor Kieres budował Instytut, może też czasem, powiedziałbym tak, zbyt nieśmiało działał, ale też było tak, że pewne jego rzeczy, które nie do końca się podobały może na bieżąco, być może też ratowały. To trzeba zawsze patrzeć w szerszym otoczeniu politycznym. Ja bym tutaj nie chciał wchodzić w takie rozważania personalne, bo nie jestem od tego i jako pracownikowi instytucji nie jest mi też specjalnie zręcznie tego typu oceny swoich przełożonych, nawet byłych, przeprowadzać. Także raczej prosiłbym o pytania takie bardziej merytoryczne niż personalne. I czy oni są jak gdyby wolni od politycznych, jak gdyby nazistów, ideologii czy światopoglądu, żeby kierować tą pracą zgodnie z faktami, prawdą historyczną, żebyśmy widzieli prawdę historyczną odpowiednio od presji, jakie wydamy, żebyśmy wiedzieli fakt bez zabarwienia takiego bardzo ideologicznego. Czy coś takiego jak instytucje prawne, czy Instytut Pamięci Narodowej działa na podstawie ustawy. Jej treść się parę razy już zmieniała w różnym zakresie. Oczywiście to jest związane z polityką, bo to tego się nie da uniknąć. Najsilniejsza była pozycja Instytutu w okresie dwóch pierwszych kadencji, to znaczy kadencja prezesa trwa 5 lat. Ustawa była uchwalona w grudniu 98, ta pierwsza, ale właśnie względy polityczne sprawiły, ponieważ prezesa trzeba było wtedy wybrać większością
2/3 w Sejmie. Żaden inny organ państwowy nie miał tak silnego jakby umocowania, prawda? Trzeba było 2/3 głosów w Sejmie, żeby prezesa powołać. I trzeba było ponad 1,5 roku, żeby Leon Kieres został wybrany prezesem, w końcu jako tam kolejny kandydat. I prezes, można powiedzieć, był niemalże nieodwoływalny przez te 5 lat kadencji. Potem w okresie kadencji Janusza Kurtyki wiemy, że był bardzo ostry tutaj nacisk ze strony Platformy Obywatelskiej przede wszystkim. Daleko idące wnioski, jeśli chodzi o zmianę ustawy, szły. To wszystko przerwała tragedia smoleńska. Zginął na pokładzie tego samego samolotu zarówno prezes Kurtyka, jak i chyba Sławomir Rybicki, nie, Arkadiusz Rybicki, tak? Chyba był wnioskodawcą tej nowej ustawy. On był głównym takim promotorem w Sejmie tej nowej ustawy, która miała zupełnie jakby pozbawić prezesa jego pozycji. To trochę tak jak przy uchwalaniu Konstytucji Marcowej w Polsce, prawda? Po to, żeby Piłsudski nie został prezydentem, stworzono prezydenturę, która nie miała żadnych prerogatyw. I tutaj próbowano zrobić coś takiego samego. Żeby Janusz Kurtyka nie został kolejny raz prezesem, to się prezesa ubezwłasnowolni, bo on wtedy nie będzie chciał być, a nawet jeśli by był wybrany, to my będziemy mieli na niego całkowity wpływ, prawda? Więc były tego typu pomysły. Teraz jest nowa ustawa od 2016 roku, od czerwca, która znowu wzmacnia pozycję prezesa. Ale generalnie jest tak, żeby nie przedłużać tego, instytut jest apolityczny, ma bardzo, można powiedzieć, dużą autonomię, to znaczy nie ma takiej możliwości, żeby przyszedł ktoś i powiedział: macie prowadzić badania na ten temat, albo na ten nie macie prowadzić. Jest pełna swoboda badań naukowych. Oczywiście są pewne plany, programy i tak dalej, no bo to inaczej nie miałoby sensu, żebyśmy funkcjonowali. Ale to wszystko się odbywa wewnątrz instytutu. To wszystko jest sprawa prezesa i jego, mówiąc umownie, sztabu, prawda, współpracowników i sprawa ciała kolegialnego, które w jakiś sposób nadzoruje bezpośrednio działalność instytutu, czyli różnie się to nazywało, albo kolegium, albo rady instytutu. W tej chwili jest kolegium. To kolegium składa się przede wszystkim z naukowców, no częściowo w tej chwili z ludzi dawnej opozycji, prawda? Tak jak pan Krzysztof Wyszkowski czy Bronisław Wilczstein. Jakiś element, mówię, polityczny zawsze będzie, bo prezes składa sprawozdanie przed Sejmem, przed Senatem, bo taki jest układ tutaj, jeśli chodzi o zależność. Przed kimś musi się rozliczać, w pierwszym etapie przed kolegium. Ale to jest raczej prezentowanie tego, co zrobiliśmy. Czy nie zmarnowaliśmy pieniędzy, które nam podatnik dał? Tak mógłbym to przedstawić, prawda? Natomiast nie ma czegoś takiego, żeby w drugą stronę to szło, że ktoś nam narzuca jakieś kierunki działania, badania czy coś takiego. Nie ma tak. Proszę. Wyłom albo wyłomy w tej polityce historycznej.
o dwóch sprawach, które były zawsze dla tego środowiska sprawami sztandarowymi. Jedwabne i pokój kielecki. Czy nie należałoby przyspieszyć prac nad ekshumacją zwłok Jedwabnym i wyjaśnieniem pogromu kieleckiego i próbować jak najszybciej, jak najszerzej trafić do środowisk żydowskich, szczególnie w Nowym Jorku, czy w ogóle w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle na świecie? To jest tak, że mamy, wydaje mi się, pewien splot działań celowych i pewien splot takich zaniechań, które, nie wiem, być może nawet wynikają trochę z naszego charakteru narodowego. To znaczy, za mało jest przemyślanego, celowego działania. No, zaraz powiem, na czym to opieram. To znaczy, uważamy, że skoro jesteśmy po dobrej stronie, to wszyscy to będą widzieć i wszyscy nas będą za to chwalić. A to wcale tak nie jest, bo my będziemy po dobrej stronie, ale ci, którym to przeszkadza, będą mówić, że my jesteśmy po złej stronie. I nasze milczenie, jak gdyby skromność nasza, prawda, taka dziejowa w tym przypadku, no, działa na naszą niekorzyść. Tymczasem trzeba się nauczyć tego, co, nie wiem, pewnie Państwo lepiej znają, bo tutaj się obracają, gdzie jest troszkę inaczej niż w Polsce. W Polsce jak ktoś się chwali, to się na niego krzywo patrzy. Tu na przykład w Stanach trzeba mówić, jestem najlepszy, prawda? I tego w Polsce brakuje. Niestety po 1989 roku władze w Polsce, to mi nie chodzi o ośrodek jakiś nawet władzy, tylko generalnie objęli ludzie, którzy nie wiedzieli, na czym polega polityka. Tak uważam. Nie było czegoś takiego, nie wykorzystano potencjału tych, którzy byli w wolnym świecie. Tak naprawdę. Przecież na palcach jednej ręki można policzyć tych, którzy z emigracji politycznej albo nawet zarobkowej, ale tutaj coś osiągnąwszy, wtedy w 1989 roku wrócili do Polski i zostali dopuszczeni do tego tworzącego się obozu władzy, prawda? I to był według mnie podstawowy problem. Ja to mówię ze swojej perspektywy i z perspektywy już tych 20 paru lat, ale opieram się tak samo na głosie człowieka, który był moim takim mistrzem, który mnie prowadził na studiach, od którego się dużo nauczyłem, wspaniałego człowieka, historyka, ale również właśnie tego, który przez lata walczył z komunizmem, miał wyrok dożywotniego więzienia, działał również parę lat po wojnie, miał bardzo szerokie kontakty w świecie. To był Wacław Felczak, o którym napisałem książkę i on jako młody człowiek, jako emisariusz podziemia polskiego rozmawiał ze wszystkimi najważniejszymi politykami polskimi na uchodźstwie, od prezydenta poczynając. Z dowódcami armii, z premierem, politykami, kierownikami stronnictw, no, z kim tylko można było, prawda? On kursował między Polską a Londynem po wojnie, a w czasie wojny z kolei kierował łącznością z placówki w Budapeszcie. To był główny taki szlak między Londynem a Warszawą. Tamtędy poczta przechodziła. I on w 1989 roku jesienią mówił, jak było obalenie muru berlińskiego. Jest taki jego list, ja go cytuję, że jeśli my nie będziemy, on to wtedy widział, jeśli my nie będziemy nieustannie podkreślać, że to Polacy obalili komunizm, że to u nas się zaczęło, prawda, od papieża, a potem rok 80. Solidarność, to za parę miesięcy zostanie tylko mur berliński jako symbol obalenia komunizmu. I tak się stało.
I tak się stało, bo Polacy uważali, że jesteśmy tak świetni, że prawda nikt nam nie zagrozi. A równocześnie obok tego było celowe działanie właśnie takie, że Polacy się mają za swoją historię wstydzić. Na szczęście ten czas minął, nie ma już czegoś takiego, to jest można powiedzieć odwrócenie w tej chwili proporcji. Ci, którzy każą się Polakom wstydzić, ci, którzy każą budować jak gdyby, nie wiem, tą politykę historyczną, prawda, na wstydzie, na rzeczach jakichś nagannych, to jest margines już. Tak na szczęście się stało, a dominującym przekazem jest ten przekaz, że możemy być dumni ze swojej historii, bo i nie fałszując jej. Równocześnie to, co się zdarzyło złego, ale to, co się zdarzyło złego w proporcji do tego, co było dobre, trzeba odpowiednio pokazać, prawda? I to jest ważne i dzisiaj to już jednak jest widoczne. Ten nowy układ polityczny, który jest w Polsce, myślę, że lepiej lub gorzej, ale jednak realizuje ten sposób myślenia i tak stara się postępować. Pewne rzeczy wymagają też czasu, bo to nie jest tak, że z dnia na dzień, prawda, uda się wszystko obrócić. To wymaga cierpliwości. Niemcy też przez lata budowali ten przekaz, prawda, który sprawił, że dzisiaj już nie ma Niemców, tylko są naziści. Nie wiadomo, kto to jest. Najlepiej, no prawdopodobnie Polacy, bo skoro w Polsce były obozy śmierci polskie, no to naziści to Polacy, prawda? Ale to, oni to przez lata budowali, bardzo celowo. I my też przez lata, ale właśnie instytucjonalnie. To jest bardzo ważne. Dlatego powstała Fundacja imienia Janusza Kurtyki. Prywatny, może niewielki na początek ośrodek, ale ten, który ma stworzyć instytucjonalne oparcie dla tego typu działalności. Takich inicjatyw pojawia się trochę w Polsce i miejmy nadzieję, że jak one połączą siły, to będzie efekt. Tak jak mówiłem, w październiku, 17 października, po moim powrocie do Polski będzie oficjalna inauguracja działalności Fundacji Janusza Kurtyki i pierwsza konferencja będzie właśnie miała taki temat, taki tytuł o polityce historycznej polskiej w wymiarze międzynarodowym. I ona ma zebrać nasze dotychczasowe doświadczenia, zebrać, pokazać też równocześnie, jak robią to inni i pokazać, jakie mamy perspektywy, co jest do zrobienia. No, są potrzebne takie zespoły, prawda? W innych krajach to funkcjonuje. Zespoły, które wymyślają pewne rzeczy, a inni i podsuwają to, podsuwają i odpowiednie struktury to realizują. My musimy się tego nauczyć. No niestety 45 lat komunizmu zdewastowało kompletnie społeczeństwo. My uczymy się tego, co w innych krajach jest oczywistością. I na razie trochę żeśmy dostali przez te lata, wydaje mi się, mówiąc tak kolokwialnie, po grzbiecie, no przez naszą nieumiejętność, nieumiejętne podchodzenie do pewnych spraw, przez to, że znaczna część społeczeństwa jakoś została uwiedziona tym hasłem wybierzmy przyszłość, prawda? Ale to nie jest też do końca tak, przepraszam, że się trochę rozgaduję, zaraz to jest ostatnie zdanie, żebyśmy tak czarno nie patrzyli na Polaków. Przecież w ogóle po 89 roku wydawało się, że świat już, takie hasła były głoszone, że historia się skończyła, prawda? Na całym świecie już będzie jeden model liberalnej demokracji, będzie powszechna szczęśliwość, będzie wszystko świetnie. Oczywiście wiadomo było, kto czerpie z tego największe profity. A potem przyszła jedna, druga, trzecia wojna, zamachy i tak dalej i wszystko się nagle skomplikowało. No historia nie stoi w miejscu i chodzi tylko o to, żeby nie spać. Tylko widzieć, co się dzieje, prawda? I to jest rola polityków, no to tak jest. Zawsze jest tak, że jest reguła, która ma wyjątek, jeżeli chodzi o ten wstyd Polaków, że nie mówimy o tym, żeśmy obali komunizm, to jest jeden wybitny intelektualista polski, zawsze mówi, że to ja komunizm, ale dwa tygodnie przed chyba
artykuł pana autorstwa dotyczący takiej powojennej działalności Służby Bezpieczeństwa, która penetrowała środowisko polonijne. To były lata tuż po wojnie, ale z tego, co pan jeszcze mógłbym słyszeć od pana wcześniej, to ten mechanizm działał dużo lat później i być może ten mechanizm jeszcze funkcjonuje, dlatego że uczniowie tych mistrzów powojennych UB i SB potem ciągle jeszcze funkcjonują gdzieś między nami i nas jako Polonię zawsze dręczy to pytanie, kto z nas jest tym agentem i zawsze jest taka nadzieja skierowana do Instytutu Pamięci Narodowej, że Instytut Pamięci Narodowej oczyści tutaj nasze szeregi z tej działalności. Proszę Państwa, IPN działa według przepisów prawa, więc to wszystko jest jakoś tam odpowiednio uregulowane i zasadniczo można powiedzieć do dokumentacji w IPN-ie można dotrzeć na trzy sposoby. To znaczy z jednej strony rodzina może występować o dokumentację dotyczącą członka, no najczęściej prawda jakiegoś przodka swojego, odpowiednio tam trzeba to udokumentować, jest pokrewieństwo, więc można, ale to dotyczy jakby konkretnej osoby, że otrzymuje się materiały. Natomiast generalnie badania prowadzone są jak gdyby dwutorowo, to znaczy z jednej strony robią to naukowcy w ramach swoich programów badawczych, i czy są to pracownicy IPN-u, czy nie wiem, studenci, doktoranci, prawda, czy pracownicy naukowi. W zależności tam od pozycji trzeba mieć czasem jakieś referencje, czasem nie. Albo mogą się o dostęp do dokumentów zwracać dziennikarze. I to jest w ogóle taki, powiedziałbym, chyba najczęstszy model docierania, nazwijmy, przez społeczeństwo do tego, co kryje się w tych tak zwanych teczkach IPN-u. Czyli dziennikarze na zlecenie jakiejś redakcji realizują, zbierają materiał, prawda, do takiej czy innej publikacji. Tak to jest zawsze tam udokumentowane. I w ten sposób powstają opracowania, bo oczywiście osoby prywatne, jak dostają materiały, mogą z nimi robić co chcą, mogą też sobie same to publikować. Ludzie ogłaszają w internecie, czy był taki czas, że w Solidarności poszczególni działacze, którzy otrzymywali materiały na swój temat, potem łączyli siły i powstawały takie grupy, które no po prostu jak gdyby przeprowadzały taką oddolną społeczną lustrację swojej organizacji, bo nie było to jednak możliwe tak, żeby to organizacja jako organizacja się zwróciła. Natomiast trzeba pamiętać, że chociaż IPN przejął 90 kilometrów bieżących akt, to są to akta no, przeróżne, różnej proweniencji, z różnych instytucji i czasem niektóre środowiska no, są wręcz zawiedzione, że na ich temat nie ma materiałów. A nie ma z różnych powodów. Nie ma dlatego, że nie były rozpracowywane w ogóle, albo że się nie zachowały. I znowu, nie zachowały się, ponieważ normalnie, rutynowo, jak w każdej służbie, pewne materiały niszczono, czyli fachowo mówiąc brakowano. Albo po roku 89 już tylko niszczono. Nie było to brakowanie, tylko to było zwykłe, bezprawne niszczenie. Prawda? I najwięcej, można powiedzieć, najciekawszych dla historyków i przede wszystkim, można powiedzieć, dla państwa, dla tych takich odbiorców, rzekłbym, społecznych, którzy pamiętają tamte czasy, którzy żyją w pewnych środowiskach, gdzie nie wiadomo, kto jak się zachował, a chcieliby wiedzieć, to niestety te materiały zostały w największym procencie zniszczone. Przy Polonii dochodzi do tego jeszcze jeden element, że Polonią zajmował się tak zwany wywiad.
prawda? Ja mówię tak zwany, bo ten wywiad przede wszystkim zwalczał jakby opozycję. To nie było wykradanie gro aktywności. Nie była skierowana na wykradanie tajemnic państwom kapitalistycznym, jak je nazywano wtedy, tylko na to, żeby zwalczać tych Polaków, którzy są w wolnym świecie. I te akta wywiadu były też w sposób specyficznie traktowane, dlatego że to jest troszkę inna pragmatyka niż w innych pionach bezpieki. Oni na bieżąco w latach już 60., 70., 80. niemalże wszystkie sprawy, które nie były w danym momencie potrzebne, nie były czynne, jak oni to nazywali, brakowali. Zostawiano z kilkuset stron kilka, kilkanaście, czasem kilkadziesiąt najważniejszych. I my dzisiaj nie zawsze jesteśmy w stanie jednoznacznie pewne dokumenty ocenić, właśnie ze względu na to, że nie mamy kompletu. Oczywiście dużo jesteśmy w stanie wydedukować, ale mówię, są takie przypadki czasem niejednoznaczne. I to było jakby te zniszczenia ówczesne. Wiele dokumentów, które były jeszcze, można powiedzieć, na biurkach, wtedy, w roku 89, kiedy komunizm upadał, jeśli nie zostały zniszczone, one zostały przejęte przez, no wszystkie w ogóle tak było, zostały przejęte przez następne służby, prawda? W pierwszym okresie to był Urząd Ochrony Państwa. I no, niektóre sprawy były dalej kontynuowane, część agentury była dalej wykorzystywana. I teraz albo te dokumenty po pewnym czasie do nas mimo wszystko trafiły, ale myśmy na przykład, tutaj też się przepisy prawa zmieniały. To też trzeba brać pod uwagę. W pierwszym okresie, jak ja zaczynałem pracę, to wszystko w IPN-ie było albo poufne, albo tajne, albo ściśle tajne. Mnie prześwietlali tam, prawda, do któregoś pokolenia i musiałem, po sąsiadach pytali, prawda, czy ja, nie wiem, narkotyków nie biorę albo coś takiego, prawda? Czy wolno mi dać dostęp do tych dokumentów? Dopiero w 2003 udało się tak prawo zinterpretować, że większość naszych dokumentów stała się jawna, można powiedzieć z dnia na dzień. Ze ściśle tajnych stały się jawnymi, ale pewna część znalazła się w tak zwanym zbiorze zastrzeżonym i ponieważ ten zbiór był stworzony przez służby ówczesne, znaczy te już III Rzeczpospolitej, to one decydowały, co tam było. IPN nie mógł nic z tym zrobić, prawda? To prezes wiedział, co tam jest, miał jakąś listę, archiwista jeden czy drugi, który się tym zajmował, żeby się te papiery nie zniszczyły, mówiąc umownie. Natomiast ten zbiór był stopniowo uszczuplany. Janusz Kurtyka, szczególnie w latach 2005-2007, dużo uzyskał, żeby sporą część tych materiałów wyprowadzić i w ostatnim czasie zostało tylko około 420 metrów. Tego zbioru zastrzeżonego. No można sobie to jakoś wyobrazić, prawda? Ile to jest na półce teczek. 420 metrów bieżących. Tyle zostało z tych 90 kilometrów. Te papiery, o których zawartości tak naprawdę nikt nie wiedział, co w nich jest. Natomiast ponieważ wyprowadzano z tego zbioru, stopniowo ujawniając już w latach poprzednich pewne rzeczy, wiemy, że tam gro materiałów to są właśnie materiały wywiadu. Czy tak można przypuszczać, prawda, przez analogię do tego, co już zostało ujawnione. Więc być może, ponieważ ten zbiór zastrzeżony został zlikwidowany i do marca przyszłego roku ma zostać udostępniony, za wyjątkiem rzeczywiście poszczególnych dokumentów, gdzie mamy na przykład, nie wiem, nazwiska agentów, którzy do tej pory działają gdzieś tam i są ważni i tak dalej. Żadne państwo sobie nie może pozwolić, żeby to ujawnić. Więc
ponieważ te materiały będą ujawnione, udostępnione, możemy zakładać, że tam znajdą się rzeczy, które będą dla historyków naprawdę ciekawe, a jak będą źródła, to będą publikacje. Jak będą publikacje, no to będzie to powszechnie wiadomo. Historyk ma ten problem, ma inny problem niż publicysta, czy inną ma sytuację niż publicysta, dziennikarz. Dziennikarz może sobie napisać z niewiadomego, prawda, z anonimowego źródła wiem, że, prawda? Tego źródła może w ogóle nie być. On sobie może to wszystko zmyślić, ale jemu wolno tak napisać. Historyk nie może tak zrobić. Historyk musi mieć źródło, do którego odsyła i ktoś inny może zweryfikować. Inny historyk może to źródło zobaczyć, prawda? I powiedzieć, ten pan napisał bzdurę, tam nic takiego nie było, albo dobrze napisał, ale nie wszystko jeszcze zrozumiał, bo jeszcze tam w tym źródle jest to i to. No tak wygląda, prawda, nauka. Pewien zasób źródeł jest ten sam, a historycy piszą i piszą i piszą, prawda? No to tak to wygląda. Tak, tu jest sytuacja też prawna. Generalnie IPN przejmował materiały aparatu bezpieczeństwa, jeśli chodzi akurat o tą kwestię, aparatu bezpieczeństwa. I prawnie to wyinterpretowano w ten sposób, że Milicja Obywatelska była częścią Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego do grudnia 1954 roku. Potem milicja była czymś odrębnym, podlegała pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Istniał jeszcze Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, a potem w ogóle Służba Bezpieczeństwa stała się tylko wyodrębnionym pionem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli częścią milicji. Prawda? Szef bezpieki w województwie, czy w powiecie, czy w mieście był pierwszym zastępcą komendanta milicji do spraw Służby Bezpieczeństwa. I dlatego myśmy przejmowali materiały Służby Bezpieczeństwa i tylko te materiały milicji, przy których mogliśmy jak gdyby wykazać, że działalność danej komórki była związana z funkcjonowaniem bezpieki. To nie odbywało się tak zupełnie automatycznie po prostu. Czasami trzeba było tak na siłę, nie wiem, rozkazy personalne na przykład. Rozkazy personalne były często mieszane, prawda? Część było milicyjnych, część było bezpieki. W związku z tym było pytanie, gdzie ten tom zostanie? Czy w archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji dzisiaj, czy będzie u nas? Bo to są takie kwestie prozaiczne zupełnie. Mnóstwo milicjantów przecież przeszło do policji. To są sprawy płacowe, emerytalne i tak dalej. Cały socjal. Myśmy mnóstwo pracy jako archiwa IPN-u kierowali na to, żeby tym byłym funkcjonariuszom zapewnić właśnie wszystkie potrzebne zaświadczenia, takie do życia, prawda? Tego nikt o tym nie wie. Wszystkim się wydaje, że my prowadzimy tylko lustracje i tak dalej. Nie, my prowadzimy jest w ogóle takie archiwum. Na przykład to jest nastawione na realizację zapytań różnych instytucji państwowych, różnych urzędów, łącznie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Także o tym też trzeba wiedzieć. Także rzeczywiście myśmy na przykład przejęli stosunkowo późno, nie wiem czy w całej Polsce, bo to też czasem tak jest, że jest pewna specyfika oddziałowa, chociaż są pewne dyrektywy z góry, ale wszędzie są ludzie, no wszędzie to są urzędy i nie zawsze wszystko się uda przeforsować. Czasem ktoś, prawda, mówi, że oni już nic nie mają. A potem się okazuje, że wchodzą nasi archiwiści. Ja sam siedziałem w Komendzie Wojewódzkiej, chociaż nie jestem archiwistą, ale w Komendzie Wojewódzkiej Policji w podziemiach na Mogilskiej, gdzie kiedyś trzymano ludzi, jak ich łapali w czasie demonstracji. Tam dzisiaj są archiwa i po prostu przeglądaliśmy, rekonstruując obsadę personalną bezpieki, przeglądaliśmy tam po prostu te papiery, których nam nie dano. 3 lata później te same papiery były już u nas, prawda, w archiwum.
Trzeba je było wyciągnąć, przekonać kogoś, że one nam się należą. Przejęliśmy na przykład archiwa Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, czyli ORMO, ale na przykład dokumenty dotyczące ZOMO są dalej w policji, bo kontynuacją ZOMO są oddziały prewencji dzisiaj. To jest niestety ta przeklęta ciągłość u nas, instytucji, między PRL-em a III Rzeczpospolitą. I to też rzutuje na naszą działalność i na dostępność, bo komendy wojewódzkie niechętnie wpuszczają do archiwum. To nie jest tak jak u nas, że my udostępniamy generalnie wszystko. Jak ktoś napisze wniosek i wniosek spełnia pewne warunki formalne, to do danego tematu człowiek dostanie naprawdę wszystko. Nic się przed nim nie ukrywa. Tam nie ma żadnych inwentarzy, nie ma niczego, katalogów, prawda? Tylko co archiwista przyniesie, no to z tego się korzysta i tyle. Proszę bardzo. Trudno mi się zgodzić z Pana twierdzeniem, że Instytut jest jednostką apolityczną. Dlatego, że jak Pan sam wspomniał, to jest jednostka budżetowa, po pierwsze. Po drugie, z Pana wykładu i Pana krytyki wpływu na Instytut, wydaje mi się, że to jest bardzo ściśle związane, Instytut jest bardzo ściśle związany z polityką. To miała być kontynuacja II Rzeczpospolitej i tak dalej. To jest a propos Pana wykładu, natomiast mam dwa pytania. Ponieważ rozumiem, robicie dużo badań, te badania są publikowane. W jaki sposób te badania, to odkrywanie prawdy dociera do młodzieży, do szkół? Czy współpracujecie z Ministerstwem Edukacji? A drugie pytanie, i z mediami? A drugie pytanie, czy współpracujecie z zagranicą, w tym sensie, czy współpracujecie z ludźmi, którzy potrafią przetłumaczyć w dobrym, powiedzmy, języku angielskim wasze publikacje? Mimo wszystko się odniosę do tego, co pani powiedziała na początku, bo może nie zostałem dobrze zrozumiany. Skoro odwołała się pani do Janusza, ja się z Januszem rozumiałem bardzo dobrze, może dlatego mnie wybrał na swojego zastępcę, że wiedział, że tak myślę, jak on, nie wiem, chyba tak. Otóż, czemu to odwołanie do II Rzeczpospolitej? Janusz był państwowcem. Tu chodzi o to, jeśli za politykę uważa się to, że ktoś chce działać dla Polski, że interes Polski uważa za najważniejszy, no to to wszystko jest polityką w takim razie. Jeśli ja przez politykę rozumiem to, że ktoś, mówiąc w uproszczeniu, jest albo za prawicą, albo za lewicą, prawda? A Instytut Pamięci Narodowej, tak jak go rozumiał Janusz, ale tak samo jak rozumiem go ja, jak rozumie go bardzo wielu pracowników. Nie mówię, że wszyscy, bo ludzie są różni. My nie możemy na przykład należeć do partii politycznych jako pracownicy, ale każdy ma jakieś tam poglądy. To jest oczywiste. No, co to za człowiek, co nie ma poglądów? Natomiast to się nie może wyrażać w naszej pracy merytorycznej. Tu o to chodzi. My mamy służyć państwu polskiemu. I to jest ważne. I to nie jest polityka według mnie, absolutnie. Natomiast, że to jest właśnie odwołanie do II Rzeczpospolitej, jest o tyle polityczne, że bardzo potężne siły po roku 89 chciały powiedzieć, że mamy kontynuować PRL. I to był problem. I to był problem, który w moim przekonaniu był jednym z podstawowych źródeł naszych późniejszych różnych kłopotów w państwie, że nie zerwano tej ciągłości, ale to jest właśnie polityka, więc o niej nie będziemy mówić. Natomiast
To, co pani mówi, edukacja jest bardzo ważna. Ja jestem związany od początku z Biurem Edukacji. Ono kiedyś się nazywało Biurem Edukacji Publicznej, teraz Biurem Edukacji Narodowej. Kieruję nim akurat w Krakowie od paru tygodni. Można powiedzieć ponownie, bo kiedyś przez 6 lat byłem naczelnikiem tego biura w innej troszkę formule. Otóż to jest jedna z podstawowych dziedzin naszej działalności. To trudno powiedzieć, że któraś w instytucji jest ważniejsza, któraś mniej ważna, prawda? Ale ona jest podstawowa. To jest edukacja. To jest budowanie świadomości historycznej na różnym poziomie. Od przedszkola aż po ludzi dorosłych, bo my mamy i zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, jak nas tam zaproszą, bo my nigdzie nie możemy wejść na siłę, ale możemy być zaproszeni. Ale zrobiliśmy taki specjalny, powiedziałbym, program Historia w kolorach. To zostało wymyślone u nas w Krakowie właśnie, potem przyjęło się w całej Polsce. Jest to bardzo dobrze widziane. Taki program dla przedszkoli i dla klas początkowych w szkole podstawowej, powszechnej. Polak Mały, między innymi taką ma to nazwę. Czy takie puzzle patriotyczne, czy gry, przeróżnego rodzaju gry, które robią zresztą furorę w świecie, wśród ludzi dorosłych. Gry planszowe, taki Dywizjon 303 na przykład, który w wersji maksymalnej to jest taki stół operacyjny z tego pokoju, który był tam w Anglii, prawda, gdzie kierowano, zaznaczano, gdzie są poszczególne dywizjony niemieckie i alianckie, i do Churchilla szły meldunki. Więc my coś takiego zrobiliśmy w wersji też mini, że można sobie to na planszy rozgrywać, a można to rozgrywać właśnie na takim wielkim stole. I to jest na świecie hit. I takich hitów jest wiele, takich jak kolejka na przykład. Do kilkudziesięciu krajów została sprzedana licencja, a w Rosji zakazano. Jest sądownie ścigane, że tą grę, gdyby ktoś próbował tam dystrybuować. Myśmy sprzedali licencję, bo początkowo myśmy sami produkowali tą grę. Ja trochę się rozgadam, ale może to warto pokazać po prostu na konkretnym przykładzie. Taka gra, która pokazuje, czym był komunizm w pigułce. Czyli, że trzeba było stać w kolejce i tam cała rozgrywka się toczy wokół tego, prawda, jak kupić, zdobyć różne dobra. I jak się tam, nie wiem, daje łapówkę, jak coś tam. I to w świecie stało się takim hitem, nie powiem, że jak Monopoly, ale mniej więcej, prawda? Sprzedaliśmy potem licencję i firma, która produkuje tego typu rzeczy, puzzle i gry, chciała z tym wejść, z wersją rosyjską, na rynek rosyjski. I powiedziano im, że jeśli oni tą grę by chcieli wprowadzić, to oni w ogóle generalnie mają zamknięty rynek. Sądownie jest to ścigane. Czyli to pokazuje, jak to jest ważne, prawda? Jak to ich boli, bo jak trafnie został ten komunizm przez zabawę pokazany. Więc to jest jeden przykład. Mamy mnóstwo zajęć w szkołach, mamy zajęcia dla nauczycieli przede wszystkim i to jest to, na czym szczególnie się, myślę, teraz skupimy. Kształcenie nauczycieli. Mamy współpracę i z Ministerstwem Edukacji, z kuratoriami w poszczególnych województwach. Organizujemy wystawy. Wystawy przede wszystkim takie w miejscach otwartych, gdzie na placach. To też, powiem nieskromnie, w Krakowie się zaczęło. Potem, bo najczęściej były te wystawy, prawda, gdzieś w budynkach zamkniętych, w miejscach niewielkich, niewiele osób to widziało. Myśmy wyszli z planszami na place i właśnie to, co pani też powiedziała, z wystawami na przykład wielojęzycznymi, gdzie wiadomo, że choćby w Krakowie jest ileś milionów turystów rocznie i była wystawa po polsku, ale równolegle miała wersję angielską, czasem miała jeszcze wersję inną, w zależności od tematu, prawda? Niemiecką, węgierską. Robiliśmy wspólnie wystawy z innymi, podobnymi instytucjami w Europie, z Czechami, ze Słowakami, z Węgrami, z Niemcami. Te rzeczy jeżdżą. No, nie mówię o tym, że do środowisk polonijnych, ale na przykład taka wystawa o
rodzinie Ulmów o pomocy Żydom przez Polaków pojechała po uniwersytetach kanadyjskich. Bardzo się to niektórym nie spodobało, wersja angielska tej wystawy. Więc tego typu rzeczy są ciągle mało. Tak jak mówię, roboty jest mnóstwo. Podręcznik do historii, który powstał, świetny, wydany co najmniej w 100 tysiącach egzemplarzy, a przypuszczam, że więcej już tego było, bo nakłady idą prawie co roku, od niepodległości do niepodległości, czyli historia Polski lat 1918-89. Janusz Kurtyka to też wymyślił. Napisali to koledzy z tego pokolenia ode mnie o kilkanaście lat młodszego, żeby właśnie napisali to ludzie, którzy w pewnym sensie nie byli skażeni PRL-em. Może tam jeszcze troszkę liznęła ich ta szkoła podstawowa na początku, ale generalnie już myślący inaczej. Więc to jest książka, która jest no bestsellerem po prostu, a myśmy ją, niezależnie od tego, że była w sprzedaży, za darmo dostarczali wszystkim rocznikom maturalnym. Ktokolwiek się zgłosił z Polski, była do niego wysyłana paczka. W tej chwili to już jest w internecie, można sobie ściągnąć na własny nawet smartfon i się uczyć. Prawda? Nie chcę się rozgadać, pani ma pytanie następne. Gimnazjum. Gdzie historycy jeden, nie wiem, było, czy jeden tylko stwierdził 100 błędów. Chodzi o najnowszą historię. Między innymi jeden z błędów, nie pamiętam wszystkich, ale zapamiętałam jeden, który dotyczy jedwabnego. Prawdopodobnie również, z którego wiedzę czerpie młodzież, dowiaduje się, że za jedwabną odpowiedzialni są Polacy. Mam nadzieję, że Instytut, jestem bardzo zadowolona z tego, co bardzo słyszę w tej chwili o tych inicjatywach, ale mam nadzieję, że za ten podręcznik, ponieważ w tym roku również ten podręcznik jeszcze, na ten podręcznik będą się młodzież wykształcić. System edukacji w tej chwili ma być przebudowywany, więc zobaczymy, jak to się ostatecznie ukształtuje, bo ustawy jeszcze nie ma. Pewne założenia zostały przedstawione. No, nauczanie historii troszeczkę zostało, powiedziałbym, zdewastowane przez ostatnie lata, dlatego że przez ten podział taki na szkołę podstawową, potem gimnazjum, potem liceum, poszatkowano ten kurs historii i w szkole podstawowej uczeń w tej chwili uczy się raczej takiej historii w obrazach od czwartej klasy. To są takie obrazy tematyczne. Taki porządny wykład, jak gdyby kursowy historii ma w gimnazjum i w pierwszej klasie liceum, a potem i kończy tą historię mając lat mniej więcej 16. A potem, jeśli zechce, może robić od nowa, znowu od starożytności do historii najnowszej, poszerzoną historię. Ale to już jest garstka tylko uczniów, tych, którzy potem idą na studia humanistyczne i akurat ten przedmiot sobie wybiorą, prawda? Inni robią taki przedmiot historia i społeczeństwo, gdzie już w ogóle tylko były wybrane jakieś wątki. Był taki głośny strajk głodowy nawet w Krakowie w obronie historii i wtedy wymuszono, że dwa takie obowiązkowe będą moduły, gdzie uczniowie liceum będą musieli w starszych klasach się ich uczyć. Takie najbardziej, można powiedzieć, potrzebne Polakowi wiadomości wtedy, by ten człowiek dochodzący do pełnoletności uzyskiwał. I ci, którzy ewentualnie mają tą poszerzoną historię, to w wieku lat 18-19, mając zupełnie już inaczej ukształtowany mózg, czegoś się dowiadują. Ale gro niestety, no będąc jednak jeszcze nieprzygotowanym,
kończy w wieku lat 15-16 naukę historii. To ma być teraz zmienione. Jakie będą podręczniki, trudno powiedzieć. Ten problem podręczników to nie tylko do historii niestety. To tak samo było z literaturą polską. Nauczyciel mógł wybrać z różnych podręczników. Te podręczniki niby były zatwierdzane przez ekspertów, ale nie zawsze to, powiedziałbym, tak dobrze funkcjonowało, skoro potem można było znaleźć właśnie całe mnóstwo błędów. Ale mimo że recenzje były nieraz bardzo negatywne, to dany podręcznik dalej funkcjonował, bo nauczyciele już go uznali za swój. To nie jest już niestety dziedzina IPN-u. My nie jesteśmy taką policją historyczną, jak czasem zresztą próbowano nam zarzucać, bo wrogowie Instytutu tak go widzieli. My mamy swoje zadania i tylko doradzamy, wskazujemy, pomagamy. Ta współpraca z Ministerstwem Edukacji myślę, że powinna przynieść dobre efekty, choćby przy tym, że wypracuje się dobrą podstawę programową, tak zwaną, bo w szkole coś takiego obowiązuje, podstawa programowa, czyli co każdy uczeń, niezależnie od tego, do jakiej szkoły, w którym mieście chodzi, powinien na końcu edukacji wiedzieć. Ostatnie dwa to pan najpierw się tu zgłaszał. Proszę. Podkreśla pan apolityczność i naukowość Instytutu. Uważam, że nie możecie państwo robić sztuki dla sztuki. To znaczy, że nie tylko robi doktorat na przykład, że Żydzi mordowali Polaków albo szmalcowników czy coś takiego. Jednak tutaj chciałbym właśnie poprzeć państwa, którzy mówili, że Instytut powinien rozwiązywać, pomagać, właśnie kształtować właściwe sprawy, właściwą historię tych, jak czy Jedwabnego, czy Kielcy, czy różnych innych tematów właśnie pomocy. Mogę powiedzieć od razu tutaj, ponieważ Kielce podlegają pod oddział krakowski, tam jest delegatura oddziału krakowskiego. W Kielcach cały czas trwają badania nad tym tak zwanym pogromem kieleckim. I celem jest dotarcie do nowych źródeł przede wszystkim. Odtworzenie tego, co się stało, wyjaśnienie tego, co się stało. My od tego absolutnie nie uciekamy. Trzeba o jednej rzeczy pamiętać właśnie. Ja już to raz powiedziałem. My mamy jednak inną sytuację, niż mają publicyści. Nas obowiązuje pewna metodologia naukowa. Tego wymaga nasza etyka zawodowa. Mówiąc krótko, to nie jest tylko kwestia tego, że my jesteśmy w takiej instytucji, prawda? Tylko historyk, jak już ma stopień na przykład naukowy, ma doktorat, on składał przysięgę. Oczywiście są tacy za nic. Ale jeśli się życie traktuje poważnie, to jeśli ktoś składał przysięgę, że on będzie w swoich badaniach dążył do prawdy, to on, jeśli nie jest pewny pewnych rzeczy, to nie mówi tego. Albo odpowiednio to przedstawia z zastrzeżeniami i tak dalej. Nie formułuje jakichś jednoznacznych tez, nie mając ku temu przesłanek. I to jest pewien problem, że my po kilkudziesięciu latach, w tym przypadku po 70, musimy odtworzyć coś, do czego źródła są ograniczone, prawda? I że nie zawsze znajdujemy odpowiedzi nas satysfakcjonujące. To trzeba brać pod uwagę. Natomiast mogę to z pełną odpowiedzialnością stwierdzić. Nie uciekamy od tematów. Na pewno tego teraz nie ma, że się ucieka od jakichś tematów, że się ich nie będzie badać. Trzeba też, jeśli mówimy na przykład o Jedwabnym, ekshumacja to nie jest coś, co jest rzeczą taką, która zależy od IPN-u.
bezpośrednio, jako IPN-u. Bo na przykład tu wchodzą w to odpowiednie przepisy prawne, religijne i tak dalej. I to zależy znowu od prokuratora. Usytuowanie pionu prokuratorskiego w IPN-ie to jest temat osobny, na osobne spotkanie. Słyszę, że nie mamy czasu. Więc tak, chciałbym tylko po prostu, żeby Państwu chociaż zasygnalizować pewne trudności, że to nie jest kwestia często woli kogoś, tylko to jest jednak kwestia tego, że trzeba się poruszać w ramach przepisów prawa. Jesteśmy urzędem. Niezależnie od naszej misji jesteśmy nie urzędem. Sprawnikiem, nie będąc pracownikiem tego pionu ścigania, spróbuję Państwu w kilku słowach wytłumaczyć istotę rzeczy. Pion ścigania w IPN-ie jest swego rodzaju pionem autonomicznym. On podlega prokuratorowi generalnemu. On nie podlega w takim zwierzchnictwie pionowym prezesowi, że to jest ich zwierzchnik, prawda, że który wydaje polecenia. To macie zrobić, albo tego macie nie robić, albo to robić szybciej, a to wolniej. Nie. Prokuratorzy podlegają swojemu zwierzchnikowi, czyli prokuratorowi, który stoi na czele Komisji Ścigania, tej ogólnopolskiej, a poprzez niego podlegają w tej chwili prokuratorowi generalnemu, ministrowi sprawiedliwości. I prokuratorzy funkcjonują według przepisów kodeksu postępowania karnego i wszystkich swoich ustaw o prokuraturze i tak dalej. Prawda? W to nie mamy co wchodzić. Oni działają autonomicznie, tak jak każdy pracownik wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście muszą działać, jeśli dostają na przykład zawiadomienie o przestępstwie, o możliwości popełnienia przestępstwa, wszczynają odpowiednie procedury, jak uznają to za stosowne, rozpoczynają śledztwo. W przypadku Jedwabnego mamy do czynienia z taką sytuacją, że tam śledztwo kiedyś było prowadzone i ono zostało zamknięte. Pewną konkluzją. Prokurator to śledztwo zamknął. I teraz przepisy prawa mówią o tym, kiedy śledztwo może być wznowione, prawda, podjęte na nowo w tej samej sprawie. To jest, ja może troszeczkę coś pokręcę, ale, bo tu nie ma akurat wyroku sądowego, ale to jest tak jakby analogicznie powaga rzeczy osądzonej. Prokurator zamyka tą drogę jakby prawną, w pewnym momencie nie kierując jej do sądu, tak jest z większością spraw w IPN-ie, ale stwierdza jakby pewien stan prawny, że nie wiem, było przestępstwo, była zbrodnia, byli tacy sprawcy, ale na przykład nie żyją, albo nie udało się ustalić sprawców, ale fakty były takie, takie i takie. I on to jak gdyby powagą swojego urzędu stwierdza. W przypadku Jedwabnego śledztwo zostało zamknięte i teraz musiałyby być odpowiednie przesłanki prawne, żeby prokurator mógł wszcząć śledztwo na nowo czy nowe, nie wiem, to jest jakby poza moim tutaj poziomem oceny tego. I w ramach tego śledztwa dopiero mógłby zarządzić ekshumację jako jedną z czynności procesowych. Tak to może wyglądać. Prezes może mieć pewną wolę, ale nie ma żadnej możliwości, żeby cokolwiek któremuś prokuratorowi Komisji Ścigania nakazać. Taki jest stan prawny. Prezes się wypowiedział, jeszcze nie będąc prezesem. W mediach publicznych. Można powiedzieć tak, on się właśnie wypowiedział, nie będąc prezesem. I to jest bardzo ważne, co pan powiedział. Proszę Państwa, powiem krótko. W sprawach takich jak przepisy kodeksu karnego czy kodeksu postępowania karnego, no nie ma plebiscytów. Żebyśmy zebrali nawet 38 milionów podpisów, to nic z tego nie wynika, bo przepisy są takie i żaden prokurator nic nie zrobi pod wpływem petycji, bo złamie prawo i można go wsadzić do więzienia, no mówiąc krótko, prawda, w najgorszym wypadku.
Może być 38 milionów podpisów, które sprawią, że Sejm zmieni przepisy prawa. To jest jedyna droga, ale nie przypuszczam, proszę Państwa, bądźmy poważni, żeby coś takiego się stało. No, jest pewien system prawny. Media, dobrze. Media. Mamy, myślę, dość dobrą generalnie współpracę z mediami. To oczywiście w różnych okresach różnie się działo, w różnych oddziałach lokalnie też te sprawy nie zawsze były takie same. Ale no, tu Państwo pewnie tego nie widzą z dystansu, a może o tym wiedzą, ale właśnie dzięki temu, że IPN w pewnych wybranych tytułach prasowych zaczął robić swoje dodatki historyczne, to sprawiło, że dzisiaj każdy właściwie tygodnik w Polsce, poważny, mający większy nakład, ma swój własny miesięcznik historyczny. Ja nie mówię o tym, na jakim to jest poziomie, tylko chodzi o to, że kiedyś historia była kompletnie czymś niemodnym. Historia, nie trzeba się tym było zajmować. Wybierzmy przyszłość, prawda? Natomiast w tej chwili, i to była ewidentnie sprawa IPN-u, wszędzie czytamy o historii, łącznie z czasopismami dla kobiet, takimi typowo kobiecymi. W pewnym momencie pojawiły się te wątki, gdzie opisywano oczywiście od strony takiej, powiedziałbym, miłości, prawda, romansowej, czy jakkolwiek to nazwiemy, pewnych takich historii, ale na przykład te wątki podziemia powojennego, gdzie wybierano właśnie różne postaci i opisywano ich to życie takie, powiedziałbym, bardziej prywatne. Ale za tym szedł ten przekaz historyczny. A mówiąc jeszcze konkretniej, mamy w niektórych czasopismach stałe kolumny historyczne w poszczególnych tam dniach. Są audycje telewizyjne. W tej chwili, no znowu dzięki zmianom, oczywiście politycznym, to nie ma co ukrywać. Współpraca z telewizją bardzo się poprawiła. Czy współpraca z mediami. Jest dużo więcej audycji historycznych. Myśmy w Krakowie nigdy nie narzekali. Myśmy byli obecni w mediach cały czas. I w radiu, i w telewizji lokalnej, i w gazetach, tych najważniejszych dziennikach krakowskich. Te najlepsze dni, można powiedzieć, z punktu widzenia nakładu, prawda, myśmy mieli swoją całą kolumnę na nasz artykuł, tak, gdzie popularyzowaliśmy nasze badania. Więc ta współpraca jest i myślę, że ona będzie coraz lepsza też teraz. Jeszcze Państwu chcę przypomnieć, że za tydzień... One zostały udostępnione badaczom, historykom. Ja prawdę mówiąc nie śledziłem teraz, kto jak wykorzystał w sposób taki poważniejszy, bo oczywiście zaraz po ukazało się trochę artykułów. Natomiast pewnie historycy potrzebują trochę czasu na to, żeby te rzeczy opracować. No, trochę też cierpliwości, myślę, że jest potrzeba. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję za uwagę.